Dzisiaj gościmy w spółce gołębiarskiej Body Skupień laureatów wspólnego gołębnika Krakus, którzy osiągnęli super wynik na naszym wspólnym gołębniku. Drugie miejsce z lotu finałowego 530 km. I korzystając tutaj z gościny Janusza i kolegi, chcielibyśmy, żeby nam koledzy opowiedzieli coś o tym gołąbku, który osiągnął taki super wynik. No. Też się cieszymy bardzo, że tak, ten gołąbek osiągnął taki wynik. A ten gołąb wywodzi się z gołębi. Z jednej strony kupię go takiego kolegi, taką porę rozkładową. On ją nazywał złota pora. Jak się okazało, że jednak była złoto, bo wnuk z tej pory praktycznie, wnuk, no to on jest wnukiem, który wygrał ten uwoz na tym gołębniku, na Krakusie. Pochodzi z gołębi od Stefano Morelli z Niemiec. Wywodzi się z Prange i Vanda Nabele. Drugą część to jest Vanda Nabele. Momencik, muszę przeczytać, bo ja też dobrze na pamięć nie znam tego. To jest kurka ładna. Tak to jest. Apollo, linia Apollo. Vanda Nabele, linia Apollo. A druga strona? A z góry jest od Prange. Z gołębi Prange, one się wywodzą z Delbarów, no czyli one tu miały jakieś na dalekie loty te gołębie, połączone były jakby z gołębiami szybkimi, z Vanda Nabele. I to jest ze strony ojca, no nie? A ze strony matki ten gołąb jest od Fedevel de Lem Huis, taka spółka, z tego Nowostara. Nowostar i ta słynna pora Boy Queen, to w sumie w tej matce tego gołębia, który wygrał, to jest 5 razy powtarza się Boy Queen, ta jego najlepsza pora rozkładowa, Boy Queen. No to 5 razy. To stare Janseny od Jerkampu. No, i to zrobił jak złączył tą porę. Człowiek nie wiedział po prostu, że tak wyjdzie. Ale co zauważył, że jak połączek, bardzo mocny imbret gołębi, czyli ta Boy Queen jest matka. Połączono, 5 razy jest w tym rodowodzie, w tej matce Boy Queen. Włączone było w krzyżówkę, no nie? Bo tutaj jest od tego kolegi kropka, co kupił tą porę, no to jest krzyżówka. Ten syn to jest krzyżówka totalno. I tego syna z tej pary połączył w takiego Fest Imbreda i wysłał ten gołąb, którego dojechał na Krakusa. Zdobył drugie miejsce w 530 km. No i kurde, się okazuje, że właśnie, że to było bardzo dobre połączenie. Tego roku będę też tak samo chciał zrobić, już mam przygotowane 3 takie pory. Także to nie na ten koniec, będę chciał to tak samo złączyć, bo uvidzimy, można powiedzieć, że no człowiek nie myślał, no nie, że tak się uda, a strzelało fest, no nie? No dokładnie, to tam trzeba też dodać, że ten Nowostar to był 4. masem na długim dystansie w Holandii, także to nieprzypadkowe gołębie i na pewno przekazują bardzo dobrze. Bardzo dobrze przekazują właśnie. A druga strona, jak dobrze pamiętam, też tam kolega miał jakieś gołębie u nas na gołębniku, które były jakimś asami. A właśnie, no to z tej pory, co od tego Andrzeja Jakubca kupił jak tą porę, tu on dawał dzieci, po tej porze już bezpośrednio dzieci dawał na te zna gołębniki. No to chyba na waszym gołębniku tam to jest tak, właśnie tak, ten tak. Gołąb, no to przecież one były lotnikami, super dobrze leciały te gołębie. A ją uchował tak jakby po dziecku, no nie? Nie bezpośrednio z tej pory, tylko po dziecku tej pory, no nie? Czyli to jest już wnuk tej pory, co od niego zagnął, no nie? To jest dobre, bo akurat się okazuje, że one przekazują mniej, no dzieci lecą, bo lecą też ich wnuki, no nie? Następne pokolenia, także no. Jedna strona bardzo dobra i druga bardzo dobra.
No. Skrzyżowane razem dały super, super gołębia, No. super wynik. No, ale w ogóle bracia tego gołębia, właśnie bracia, który był na tym Krakusie, Krakusie drugim. to jak my lecieli na małym team tam, no to one bardzo dobrze leciały w ogóle na gołębiu. Tak, czyli nie przypadek, nie tylko jeden, ale również rodzaj są bardzo dobrze One miały po latały. cztery konkursy te gołębie. Po cztery i to takie były dobre konkursy. Te właśnie. No, na ile wkładań? no na Na pięć pięć. wkładań. Czyli na 5-4 No. konkursy, czyli dość dobrze. No, dość dobrze właśnie. I także ta pora z lapą zostanie już w porze tak jak jest teraz i jeszcze będziemy próbować też takie pory połączyć razem. Jeszcze dwie dodatkowo. No Także na i pewno będziemy testować w następnym roku. testować, bo my zapisani są już, także będziemy testować znowu. No dokładnie, tutaj jeszcze jako ciekawostkę chciałbym dodać, mamy certyfikat Skoba Diagnostyka tego gołąbka, który ma ten genotyp LDHA-AB, czyli jest taki troszkę według ich opinii to jest predysponowany na dalsze roty, bo ten AB jest to enzym odpowiedzialny za produkcję i rozkład kwasu mlekowego. Także to taki po prostu dodatkowy bonus do tego gołąbka. A Janusz, opowiedzcie, jak się poznaliście tutaj z kolegą, jak to tę spółkę sobie zawiązaliście. Chciałbym powiedzieć, że Janusz to jest lider zespołu Baciary, znany na całą Polskę i wszyscy go chyba znają. Po cywilnemu teraz mi bieda poznać, no nie, bo nie mam copki, to ja. Ale tak było, że ja już chciał kończyć z gołębiami, bo sytuacja była taka, że po prostu nie miał mi kto z tymi gołębiami jeździć na ładowanie, nie miał mi kto. No po prostu nie miał kto, no nie? Ci koledzy, którzy tutaj mi pomagali, obozili mi gołębie na koszowanie, to wszystko, no to poszli do innego oddziału. No i został jak praktycznie sam, no i zdecydował, że jednak pozbywam gołębie, bo mam telomomę po prostu grania i wyjazdów, ze mnie nie ma, po 3-4 dni mnie nie ma w chałupie. No i sam myślę, no nie ma wyjścia. I tak się stało, pozbyłem gołębie, zostawił jak sobie 8 par w domu gołębi, tylko rozpłodowek takie, że będę dawał tylko na gołębniki wspólne, no nie? Potem kolega Stasek do mnie zadzwonił i go mi tak, że cenimy jakiś młotek do niego, bo tamtego roku zagnał młotek gołębi i dobrze mu tam się spisywał na gołębniku i cenimy jakiś młotek, no nie? Ja mu go tam tak sobie myślę, kurde, kiedy na te gołębniki wspólne mogę dać gołębi, no nie? Z tych 8 par, no to co uchowam, to uchowam na resztę, będę miał jeszcze dalej gołębie, no nie? Co będę z nimi robił, no nie? I go tam Stasku widzę, uchowam ci gołębie i polecisz wedle mojego przepisu tymi gołębiami, będziesz leciał tak, jak ja ci powiem, ale pod takim warunkiem, że swoje gołębie musisz wszystkie pozbyć, bo ja się z innymi gołębiami nie chcę bawić po prostu, bo nie ma na to czasu, no nie? No i Stasek, nie ma sprawy, że tak zrobimy. I no jeszcze powiedziałem mu, że musisz zrobić gołębnik taki, co by był funkcjonalny, dobry, bo jak będą gołębniki niefunkcjonalne, będą złe warunki w gołębniku, To to nie będzie gołębie, choćby rezultatu. jakie były, to w wyniku nie zrobią. I trzeba im pierwsze stworzyć warunki. No i to zaraz my się wzięli za robotę. Dogadaliśmy się ze Staskiem, gołębniki my wyprzerabiali. No i tak nawiązała się nasza tak spółka, taki tandem, no nie? No i wszystkie te gołębie tam właśnie u niego są moje. On się nimi opiekuje, tak jak ją ugodzą. No i po prostu robi to dobrze. Efekty przychodzą. No dobrze jest dobrze. Już my teraz zajęli w sekcji pierwsze miejsce, w oddziale moment drugie i trzecie miejsce. Bardzo dobrze. No to nie jest źle. Dodatkowo jest to ten sukces na Krakusie, no to co można chcieć więcej? No Cieszymy się dokładnie, bardzo. czyli u ciebie jest rozpłód, Tak. a u kolegi Staszka jest Jest, lotowy. tak, Lotowy, tak, u mnie tak. jest rozpód, u Staszka jest gołębnik lotowy. No i co, cieszymy się bardzo. Jak już nawet jak godą, nie wiem czy godą jak przedtem, ale gołębniki dalej rozbudowujemy. Jeszcze zrobiliśmy, teraz jeszcze dodatkowo gołębnik, no bo jak są wyniki, no to To człowieka jest cieszy, no nie? motywacja do pracy dalszej. Motywacja jest. I także Stasek już gołębniki znowu dostawił tam, dostawiliśmy gołębnika na młode gołębie jeszcze. Także gołębnik mój już teraz prawie 10,5 metra. No myślę, że już to wystarczy na to, żeby lecieć, żeby lotować, żeby się tym bawić i cieszyć, no nie? No fajnie. I dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.